Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii z gry Atom RPG. Poprzednim razem powróciliśmy do dudniącego lasu, żeby wrzucić 3 sztuki mięsa w krąg kamieni tuż przy idolu. Dzięki faktycznie, tak jak pisaliście w komentarzach, otrzymałem stały punkt do szczęścia. W takim razie ten temat mamy załatwiony. Tam w dudniącym lesie spotkaliśmy również ciekawych ludzi, z którymi przeprowadziliśmy ciekawe rozmowy. Ludzie generalnie wydaje się, że są naukowcami i przybyli tam badać po prostu zjawisko dudniącego lasu, który uważają za anomalię. Dudniący las zostawiliśmy za sobą i ruszyliśmy w stronę Fogielewki. Tutaj mamy do znalezienia grupę harcerzy, na których mamy zlecenie od lokalnego gangstera z Krasnoznamionnego. Ja przed nagraniem sobie trochę uporządkowałem ekwipunek. Zanim jednak ruszymy dalej, skorzystamy oczywiście z ogniska. Wypijemy sobie kawę i herbatę i generalnie tyle. Myślę, że mięsa jeść nie będę. Mięsa nie będę pił mleka dodatkowo, bo myślę, że punkty życia na poziomie 98 u Rafa spokojnie wystarczą. Samochód celowo zostawiamy na pustkowiach, dlatego że naszych harcerzy będziemy musieli znaleźć po prostu dreptając tutaj w okolicach Fogielewki. Zobaczymy, jak szybko nam się uda to zrobić. No dobra, pojawił się głód. Mam trochę mięsa, więc myślę, że możemy spokojnie sobie podjeść na biegu. Ok, widzę, że tutaj jedna statystyka jest mocno pociągnięta w dół. Konkretnie skupienie. Mamy modyfikator na -1. Okej, dobra. Wskoczyło odstawienie, nie zauważyłem tego wcześniej. No dobra. Okej, tyle co, kurczę, dostałem naćpanie z powodu odstawienia. Wpadamy na gang ludzi, których szukamy. Znajdujesz gang bandytów, który sprawiał problemy szefowi mafii z Krasnoznamionnego. Zniechęć ich do atakowania. No dobra, zaatakujemy. Mimo że, no kurczę, mogło to wszystko być zdecydowanie lepiej przygotowane. No i zobaczmy, z kim mamy tutaj do czynienia. Skorpion i 105 punktów życia, to całkiem nieźle. Ten gościu stoi w miejscu, więc nie będzie zagrożeniem. Zardzewiała pepeszka. Rękawica z kolcami. No dobra, oni nie atakują. Zobaczmy jeszcze, czy mamy kogoś z lewej strony, bo jeżeli tak, no to mielibyśmy gościa na plecach. No dobra, powiem wam szczerze, że na pierwszy rzut oka przynajmniej ci tutaj goście nie wyglądają jak harcerze, więc to jest kwestia tylko i wyłącznie nazewnictwa. Ja myślę, że my z nimi zawalczymy. Ciekawe jest to, że nie atakują. Niestety moim dużym minusem, kurczę, jest to, że mam teraz to naćpanie i to naćpanie daje mi -1 do siły. No dobra. Pytanie jest, czy ja mogę spokojnie używać. Tak, no, okej. Okay. Zastanawiałem się, czy mogę używać karabinu, czy nie mam tutaj zbyt małej tej siły, ale tutaj wystarczy 5, więc nie ma absolutnie żadnego tematu. No dobra, zapiszmy sobie to i oni są pokazani jako przeciwnicy, na dzień dobry, ale nie atakują. Spróbujmy podejść trochę bliżej. No okej, okay, walka się uruchamia momentalnie. W takim razie nie pozostawiają wyboru. I otwieramy ogień. Serię mam w tym momencie na 59%, więc myślę, że jeszcze trzeba będzie zainwestować trochę punktów w broń automatyczną, żeby podnieść możliwości naszego strzelania. Ok, bandyta jest zmuszony do użycia stymulantu, bo mało mu już zdrowia zostało. Podszedł na tyle blisko, że Jubars mógł rozpocząć atak. Ja mam go w tym momencie na 99%, więc strzelam. Exogen trafia, Fidel otwiera ogień serią, przez co bandyta pada na ziemię zabity. No dobra, tego tutaj mamy daleko na 98%. On ma w ręku skorpiona, więc będzie musiał podejść na bliżej, żeby
móc do nas strzelać. Ja oczywiście z tego skorzystam. Hexogen również strzela, trafia. Fidel również ogniem pojedynczym. Ja strzelam jako ostatni, zabijając bandytę. Zobaczmy, co mają przy sobie. Niewiele. Zabieramy. I został chyba jeszcze jeden w obozie powyżej. Skorpion. Czechosłowacki kompaktowy pistolet maszynowy produkowany od 1961 roku na potrzeby służb ochrony wojsk logistycznych i żołnierzy niewalczących na pierwszej linii w armii czechosłowackiej. Pistolety IPM 8-12. No to jest taka, uważam, niezła alternatywa dla pistoletu. I zobaczcie, dobrze się stało, że nie sprzedałem tych wszystkich nabojów 9 mm, bo mamy tutaj właśnie takie naboje do Skorpiona. Myślę, że jak najbardziej sobie weźmiemy i będziemy korzystać z tego sprzętu. Skorpion na 9 mm. Obrażenia 8-12. Chociaż nie ma jakichś specjalnie mocniejszych obrażeń, ale pewnie ma serię nabojów na serię 3-5, no jak najbardziej. No dobra, myślę, że jako czystą ciekawostkę możemy spróbować go poużywać w przyszłości. No dobrze, został nam ostatni gościu. Spróbujmy przejść tak, żeby nie łazić po tych świecących grzybach. Zardzewiała pepeszka. Nie mam jeszcze procentowej szansy na trafienie, więc podejdziemy bliżej. Ok, 91% to już całkiem sporo, więc strzelam. Pierwszy strzał wchodzi na 23, drugi na 26 punktów obrażeń. Bandyta używa stymulantu i chowa się za ciężarówką. Całkiem przytomnie. W takim razie przejdźmy trochę bardziej na lewą stronę. Lewą od Rafa na naszą prawą. Nie mam możliwości strzelać z tamtej pozycji, więc podejdę jeszcze bliżej. Bandyta wychodzi zza osłony. Hexogen strzela, trafia. Fidel również. I ja kończę jego życie. No dobra. Dziennik został zaktualizowany. W takim razie tych typów mamy z głowy. No i zobaczmy, czy uda nam się tutaj jeszcze przy okazji znaleźć coś ciekawego. Herbatniki. A już miałem nadzieję na jakiś dziennik albo list. No niestety tylko herbatniki. Kurczę, aż dziw bierze, że tacy ludzie w jakiś sposób narazili się tamtemu gangsterowi z Krasnoznamiennego, bo wydaje się, że ci tutaj to jakieś zupełne pionki. Nie zdziwiłbym się chociaż, gdyby w tym wszystkim było jakieś podwójne dno. No proszę, tutaj jakaś całkiem ciekawa skrzynka. Chatka zupełnie opustoszała. No i chyba tyle. Tutaj jeszcze jakiś wóz z rozwalonym transportem. Zobaczmy, czy jest tutaj cokolwiek, co moglibyśmy zabrać. Niekoniecznie. Jest ognisko. I nic poza tym. No dobra, w takim razie tutaj mamy temat ogarnięty. W takim razie wracamy na mapę świata i pakujemy się do samochodu. Ruszamy do Krasnoznamiennego. Tam mamy do zrobienia z najciekawszych rzeczy, no to zdecydowanie tego całego szefa izby handlowej. Przekazanie mu informacji na temat tego, że wiemy o tym, że on jest no byłym pracownikiem cyrku, wydaje się bardzo ciekawa.
Dajcie znać w komentarzu, czy jest opcja wysiąść z samochodu, nie wchodząc na obozowisko. Bo z poziomu mapy dało się wejść bez problemu do samochodu. Dobrze by było, gdyby również była opcja wysiąść. No tu generalnie jak przytrzymuję przyciski myszy, to nie dzieje się nic. Dobra, a tymczasem ja ruszam do Krasnoznamiennego. Karawaniarze, jak najbardziej, pogadajmy. Wpadło trochę dodatkowego sprzętu, więc przy odrobinie szczęścia będą mieli jakieś konkretne pieniądze, a co za tym idzie, będziemy mogli od razu to sprzedać. 750 rubli. Niestety, nie tym razem. No dobrze, ale oczywiście weźmiemy. Dobra, te naboje myślę, że też wezmę, bo jakoś specjalnie więcej rzeczy na wymianę tutaj nie ma. Okej, zobaczmy, co mi się udało zabrać z tej walki. 900 rubli mamy do wyciągnięcia, więc całkiem nieźle. 1000 już w tym momencie, więc jeden ten hełmofon ściągniemy z powrotem i dorzucimy śmieci. Okej, linę mogę dorzucić, bo linę mamy w samochodzie, to chyba nie jedną. No dobra, pozostało dosłownie parę rzeczy do sprzedania. No dobra. Chłopaki, czy moglibyście nalać trochę benzyny? Okej, 10 litrów za 200 rubli. Niech będzie. Ten stan paliwowy cały czas nieustannie trzeba mieć pod kontrolą. Jeszcze chciałbym na szybko zerknąć, czy nie było tutaj dziś benzyny przypadkiem, ale nie. Do samochodu karawaniarzy na pewno da się włamać, nie? To jest też taka ciekawa opcja, że tutaj jest ta ochrona nie bez powodu. No, pierwsze, karawaniarze mają ciężkie życie podróżując po pustkowiach z towarami, bo generalnie cały czas są narażeni na ataki bandytów, więc mają tą obstawę. Natomiast z naszej perspektywy jest kwestia taka, że moglibyśmy zdjąć całą tą ochronę i wtedy moglibyśmy rozszabrować cały ten samochód. Natomiast wydaje mi się, że nie opłaca się taka opcja, bo znając Atom, pewnie poczulibyśmy konsekwencje takich działań. Być może nawet takie, że karawaniarze przestaliby z nami handlować, a to byłoby bardzo, bardzo dużym ciosem dla nas, gdybyśmy stracili możliwość odsprzedawania sprzętu w Peregonie. No dobra, wróciliśmy do Krasnoznamiennego. Podróżowanie samochodem to jest czysta poezja. Jest noc, ale myślę, że chyba to nie będzie jakiś duży problem, żeby wejść do bunkra izby handlowej. Najwyżej poczekamy na miejscu. Możemy też pogadać z babką w szpitalu, nie? Bo ona tam dawała nam kilka dni na wyprodukowanie tego magicznego lekarstwa. Że skoro jesteśmy już w Krasnoznamiennym, to możemy z nią zagadać. Tylko żebym ja teraz wiedział dokładnie, gdzie jest szpital. Okej, chyba tutaj. Zagadajmy z nią, zobaczmy, co to za magiczne leki udało jej się skomponować, bo ten wymagany czas chyba już minął. Przeładuję sobie HK-33 i zagadajmy. Zinaida Petrowa kręci w dłoniach małą fiolką ze świecącą fioletową cieczą. Widząc cię, z radością ogłasza. Skończyłam. Antidotum gotowe. Dobrze to słyszeć. Tak, tak, to wielki dzień dla pustkowi. Oto twoje 7 porcji. Tylko nie pij ich wszystkich naraz. Dziękuję. Pozwól mi spojrzeć. No dobra. Dostaliśmy 7 porcji jakiegoś magicznego antidotum Zinaidy Petrowej. Gazowane, świecące, purpurowe antidotum. Spełnia dobrze swą rolę. Minus 750 do toksyn.
No dobra, no ale czy to robi nam... Okej, okay, dobra, tutaj mamy minus 500 do toksyn. Czyli to antidotum leczy toksyny, ale troszkę skuteczniej niż czerwone antidotum. No dobra. Zdobyłem przy okazji 108 punktów doświadczenia, więc jak najbardziej fajnie. I możemy spokojnie ruszać w stronę bunkra izby handlowej. No bardzo ciekawie zapowiada się ta kwestia przekazania tej informacji temu typowi. Bardzo jestem ciekawy, co będzie miał do powiedzenia. Też ciekawe jest to, że gdyby ktoś nie wybrał rozmowy, no to można było to jak najbardziej przeoczyć, prawda? Ja tutaj nie pogadałem z tą świnią. Tam mi pisaliście, że mogłem użyć tego seru i zagadać ze świnią. Z tym typem również moglibyśmy pogadać. Ciekawe, czy coś tutaj pojawi się nowego. Okej, zamknięte, więc opcji rozmowy w tym momencie nie ma. Wracamy w takim razie do prezesa izby handlowej. No i zobaczymy, co ten nam ciekawego powie na wieści, które niesiemy. Gennadij Nikołajew, sekretarz generalny izby handlowej Krasnoznamionnego, uprzejmie kiwa głową w twoją stronę i wskazuje na miejsce, które możesz zająć. Pomimo tego nie siadasz. O, Graf, witaj. Co cię tu sprowadza? Cześć, mogę zadać kilka pytań. Co do tej misji? Słucham. Nic nowego, zmienimy temat. Brak postępu w misji. Spadam stąd. Gennadiju Nikołajewie, myślę, że strączek głupek brzmi znacznie lepiej. No i okej, zdemaskujmy go. Sekretarz generalny chwieje się w osłupieniu i z rykiem uderza obiema pięściami o biurko. Jebany gnoju. Zamknij swoją niewyparzoną gębę. Co to w ogóle znaczy? Z jednej strony, kurczę, konfrontujemy go w taki dosyć ostry sposób. Z drugiej strony sobie myślę, czy zadzieranie z sekretarzem generalnym Izby Handlowej, czyli z człowiekiem, który trzyma władzę w Krasnoznamionnym, generalnie rzecz ujmując, to dobre posunięcie, bo teraz, gdy już to zrobiłem, nie wydaje mi się to takie słuszne i takie dobre jak wcześniej. No dobra, mamy perswazję. W porządku, wiem kim jesteś, ale dlaczego tak bardzo nienawidzisz swojej przeszłości? No dobra, odpowiadamy na pytanie, co to w ogóle znaczy. To, że kuglarze zgadzają się zachować milczenie, jeśli nikt nie będzie ich nękać, to samo tyczy się mnie. No dobra, to myślę, że jest bardzo merytoryczne. Myślę, że mocno mogłoby go przekonać do tego, aby odpuścił. No bo ja wiem, po prostu brzmi zabawnie. Moim celem było danie ci do zrozumienia, że znam prawdę i za moje milczenie trzeba słono płacić. No dobra, możemy go tutaj szantażować również. Perswazja na dosyć wysokim poziomie. Myślę, że możemy spróbować go o to zapytać. Mam nadzieję, że to nie zamknie możliwości uruchomienia również potem tej pierwszej opcji. Porażka. Jeśli takie ścierwo jak ty myśli, że może ze mną szczerze porozmawiać, to bardzo się myli. Teraz powtórzę moje pytanie. Co, gnoju, chciałeś osiągnąć, gdy wspomniałeś mi ten ohydny przydomek? To, że kuglarze zgadzają się zachować milczenie, jeśli nikt nie będzie ich nękać, to samo tyczy się mnie. Głośno zgrzytając zębami, sekretarz generalny ściska i rozkurcza dłonie, jakby szykował się, żeby ciebie udusić. Przez kilka minut jego twarz pełna jest wściekłości i żalu. Gdy odrobinę się uspokaja, daje ci krótką, lecz jasną odpowiedź. W porządku. Pasuje mi to. Powodzenia, towarzyszu. Hej, gdzie moje pieniądze? No jak najbardziej. Myślę, że nie ma to szansy powodzenia, ale nie zaszkodzi spróbować. Sekretarz generalny ze wstrętem pluje na wypolerowaną podłogę. W porządku, masz kolejne 3000 rubli, powinno wystarczyć. Mężczyzna wyciąga pieniądze z kieszeni na piersi i wręcza je tobie. Teraz wypierdalaj stąd. Tak, no dobrze, gościa mamy z głowy, w sensie
Jeżeli on miał dla mnie jakiekolwiek jeszcze zadania w przyszłości, to myślę, że możemy o nich zapomnieć, ale 3000 rubli jeszcze udało się wyciągnąć na do widzenia. Mam tylko nadzieję, że to, że generalnie nacisnąłem mu bardzo mocno na odcisk, nie doprowadzi do tego, że będę miał z tego tytułu jakiekolwiek problemy w przyszłości w Krasnoznamiennym, bo tego oczywiście bym nie chciał. No dobra, wydaje się, że w bunkrze to wszystko. W takim razie wracamy na powierzchnię. No i zastanówmy się, czy to wszystko. Paliwa dla Kowalewa niestety nie udało się zdobyć. I myślę, że generalnie z tym może być problem. Z kolei może na stacji paliw by się udało coś wyciągnąć. Moglibyśmy tam w sumie podjechać i sprawdzić. W Krasnoznamiennym chyba już nic więcej nie mamy do zrobienia. Zerknijmy jeszcze do kupca. Tradycyjnie tutaj 1080 punktów doświadczenia wpadło, więc całkiem fajnie. Zajrzymy sobie do kupca, oczywiście w kwestii tylko i wyłącznie naboi. No i tutaj, jak widzicie, naboi całkiem sporo. Tych do SKS-a mamy niestety całe mnóstwo, niestety. Tutaj, czyli tutaj generalnie nie ma nic nowego. Te pociski, które on ma tutaj przy sobie, to jest wszystko to, co było wcześniej. Ja z rozpędu już tutaj chciałem zarzucać jego pieniądze, ale pamiętajmy, że oni nie oferują żadnych konkretnych pieniędzy za nasze towary, więc wymieniać się z nimi na pewno nie będziemy. No dobrze. Wkurzyliśmy wysoko postawionego urzędnika w Krasnoznamiennym. Więc dzień nie może się lepiej skończyć dla nas. My możemy ruszyć spokojnie dalej. Ja tylko zobaczę, czy w Krasnoznamiennym nie ma jeszcze czegoś, o czym bym zapomniał. Napastnicy zostali zabici, pozostaje powiedzieć o tym głównemu gangsterowi. Okej, dobra. W końcu mamy przecież jeszcze temat z harcerzami, którzy zostali zabici. To również... To zadanie również możemy oddać. W takim razie musimy wrócić okolice baru i burdelu. No i okej, to zadanie oddamy, pewnie też wpadną jakieś pieniądze. Nadal bardzo mnie ciekawi to, dlaczego ten gangster tak bardzo chciał śmierci tamtych ludzi. Bo szczerze powiedziawszy, tak jak mówiłem, wydaje się, że to były zwykłe pionki. W jaki sposób oni mogliby mu zagrozić? No ciekawe, tego prawdopodobnie się nigdy nie dowiemy. To nasz bohater, człowiek, który poradził sobie z północnym zagrożeniem, chociaż tymczasowo. Czego chcesz? Wszystko gotowe, oni są zabici. Ha, wiem o tym. Kazałem moim ludziom cię śledzić. Powiedzieli, że zrobiłeś wszystko w najlepszym wydaniu. Nie będziemy się targować. Oto 1500 rubli i jeśli kiedykolwiek będziesz ścigany przez najemników za napad na karawanę handlową, przyjdź. Spróbujemy rozwiązać ten problem. No proszę, zobaczcie. Mamy plecy. W tym momencie mamy plecy w Krasnoznamiennym. Tyle, co dopiero rozmawialiśmy na temat, co ja mówiłem, na temat tego, że byłaby opcja jak najbardziej w grze napaść na karawaniarzy i ograbić całą ciężarówkę z gratów. To zobaczcie, tutaj mamy dodatkowo opcję rozwiązania takiego problemu, który by wyniknął z takich naszych czynów. No ciekawe. To nie zaszkodzi, zmieńmy temat. Oczywiście, że tak, czego jeszcze chcesz. Ten się wydaje taki dużo bardziej otwarty gangster niż Dan. Dan trzyma wszystkich krótko, zdecydowanie. Chciałem tylko zadać kilka pytań.
Jak idzie zorganizowana przestępczość? Świetnie, jeśli nie lubisz spać, jeść i widywać dzieci. Nie jest tak źle. Wydrukujemy nawet paszporty złodziei, aby łatwiej było odróżnić ich od innych. Chociaż to biurokracja, której ja nie znoszę. Paszport dla niektórych z tych złodziei jest droższy niż wolna osobowość. Ach, przeklęty ten, kto wynalazł paszporty. No dobra, czyli już wiemy, skąd biorą się paszporty dla złodziei. Ten paszport wszedł w nasze posiadanie mnóstwo odcinków temu. No okej. Chyba tyle. W takim razie teraz to już na pewno mamy tutaj wszystko. Zawijamy się do samochodu. Krasnoznamionnym, jak widzicie, w tym momencie nie mamy żadnego aktywnego zadania. Jest cały czas ten temat z narkotykami w cyrku. Wąwóz nieszczęść Peregon, czyli... Peregon, czyli to eskortowanie karawaniarzy, ale to zadanie jest ciężkie i z nim sobie poczekamy. Bo tam czeka nas naprawdę solidna walka. A to znaczy, że generalnie my tutaj mamy wszystko ogarnięte, bo zwróćcie uwagę, w Peregonie eskorta karawaniarzy, na pustkowiach mamy do zdobycia paliwo do samochodu. To może być trudne, bo generalnie benzyna jest ciężko dostępna. Mamy OPG śmierć i generalnie tyle. W takim razie wydaje się, że chyba nadszedł już czas, aby faktycznie ruszyć do wąwozu nieszczęść. Natomiast nie zrobimy tego jeszcze w tym odcinku. W tym odcinku wrócimy do czerwonego wojownika. Zobaczymy, czy Pasza ogarnął już kuchnię, bo to znowu minął chyba jeden dzień, może trochę więcej. Ok, wejdźmy sobie od razu do domku. Z Mrówą może też warto byłoby jeszcze pogadać, czy coś tutaj da się nowego uzyskać. Jest Gorzyn. No dobra, nie mamy tutaj jeszcze żadnej opcji związanej z Paszą, więc ten nadal majstruje pod powierzchnią domu. Witaj, wojowniku. Co nowego we wiosce? Na razie tylko ty i technik, Pasza. Nie ma sprawy, kiedy się tu trochę zadomowimy, naród się odezwie. No dobra. Na razie nic spektakularnego nie uzyskamy, ale będąc już w czerwonym wojowniku, ja jak najbardziej chciałbym podejść do naszego barku, ogarnąć tutaj temat. Jeszcze zobaczmy, może czy z samochodu możemy coś zabrać, co niepotrzebnie wozimy. Bo tak, mamy mnóstwo kasparamidów. Tych kasparamidów myślę, że aż tyle wozić nie musi, chociaż myślę, że to jest taka rzecz, co może warto mieć przy sobie. Dobra, mamy trochę leków, mamy tą starą maskę, ta maska jest jak najbardziej do sprzedania. Mamy sporo, tutaj widzę, różnorakich nabojów. Nie chciałbym też, żeby nasz samochód funkcjonował w ramach śmietnika, bo w pewnym momencie będziemy mieli po prostu duży problem, żeby cokolwiek tu kurde odnaleźć, nie? Tak patrzę, czy moglibyśmy tu ewentualnie coś wyrzucić. No, ale nie widzę nic takiego, więc zerknijmy do samochodu, do tego barku, pozostawiając tutaj ewentualnie jakieś przedmioty, których nie będziemy potrzebowali. No tak, jest to antidotum, myślę, że aż tyle nie potrzebujemy, więc 5 zostawmy. Jeżeli chodzi o tego skorpiona, to myślę, że warto sobie z niego postrzelać. Więc te wszystkie naboje jak najbardziej weźmiemy. I je weźmie sobie Raf. Niech on poużywa sobie skorpiona. Chociaż też chciałbym może zobaczyć, kto ma najlepszą umiejętność obsługi pistoletów i PM-ów, ale to chyba będę ja, bo ja używałem tej książki do rozwinięcia tej umiejętności. Dobra, więc niech tak zostanie. W takim razie pistolet TT
i naboje 9 mm, nie 9 mm, tylko 30 nie będą już Rafowi potrzebne. W takim razie zwykłe przekażemy. Tu już 129 sztuk tych nabojów. No to grubo. Dobra, to ja myślę, że z 50 spokojnie jeszcze wrzucimy, a resztę możemy zostawić w samochodzie jako zapas. Te naboje też generują spory udźwig, bo zobaczcie, 200 sztuk naboi to jest już prawie 2,5 kilo. No dobra, to my sobie będziemy w tym momencie używać Skorpiona. Magazynek jest pełny, 20 sztuk w magazynku. Dobra, zobaczmy jeszcze, czy jakąś amunicję przeciwpancerną możemy komuś przekazać. Możemy spokojnie Heksogenowi, chociaż Heksogen w tym momencie nie używa pistoletu. On ma go w zasadzie tylko w kwestii takiej broni bocznej, awaryjnej. No dobra, to w takim razie te naboje możemy zostawić. Myślę, że zostawimy je tutaj, na w razie czego. To jest rozładowane. No okej, myślę, że tak to spoko względnie wygląda. Patrzę oczywiście pod kątem naszego przygotowania do podróży do wąwozu nieszczęść, no bo tam nie wiadomo, co nas spotka, nie wiadomo, jakie będziemy mieli możliwości uzupełniania tego naszego ekwipunku. Co ewentualnie mogę przerzucić do bagażnika. Na pewno ten pistolet, którego na razie używać nie będziemy. No i chyba tyle. Maska niech zostanie. Te przedmioty sprzedamy, gdy tylko nadarzy się ku temu okazja. No i generalnie myślę, że jest jak najbardziej w porządku. No dobra. W takim razie wsiadamy i uruchamiamy silnik. Jeszcze zastanawia mnie jedna rzecz, bo my do wąwozu nieszczęść możemy się dostać poprzez Fogielewkę, tam wynajmując transport u jednego dziadka. Zastanawia mnie, czy mając samochód, my będziemy w stanie tam pojechać we własnym zakresie, bo on chciał jakieś tam dosyć spore pieniądze za użyczenie nam samochodu i za przetransportowanie nas. Może nie być takiej opcji, bo tam była też mowa na temat tego, że ta droga nie jest za bardzo bezpieczna i że on tam zna jakieś skróty i tak dalej. I prawdopodobnie będziemy musieli zapłacić też za to, że on po prostu wie, jak tam dojechać. A tymczasem jeszcze mamy karawanę, więc możemy sprzedać zalegające graty. Będziemy na czysto, co bardzo mnie cieszy. Dobrze, niewiele się udało wyciągnąć. Ale kawkę jak najbardziej kupimy. No i chyba tyle. Tych nabojów mamy całe mnóstwo, więc kupować już nie będę, ale jakieś pojedyncze mięso myślę, że również możemy kupić. Pisaliście mi, żeby sprzedać te wytrychy. Ja je mam w tym momencie w samochodzie. No dobra. Myślę, że to wystarczy. Tu jeszcze mamy naboje. Najbardziej. No okej. Handlujemy. Wszystko trafia do Rafa. Nic nie chcę. Do widzenia. Ten gniew Lenina myślę, że też możemy sprzedać. Zobaczmy, ile to kosztuje, bo ja raczej tego nie będę używał. Mamy 4 aż liny, ale może liny zostawmy, bo może się przydadzą. Jeden łom myślę, że jak najbardziej można sprzedać. Okej, nie widzę tych wytrychów w tym momencie, szczerze powiedziawszy. Okej, ale tak, tą czapkę jak najbardziej też możemy sprzedać. Okej, tu są wytrychy. Tą czapkę sobie weźmiemy. Nie będę jej sprzedawał oczywiście, ale sobie ją wezmę, żeby mieć na w razie czego, gdyby była potrzebna, żeby ją użyć. No dobra.
To tyle. W takim razie skorzystajmy jeszcze z okazji, że ten gościu ma trochę pieniędzy przy sobie. I sprzedajmy mu to. To wytrychy 87 rubli, więc niedużo, ale zawsze coś. Plus te dwie maski to jest 1000 rubli, więc nieźle. I to niestety już chyba przebije, ale jedną możemy mu wcisnąć. Jedna maska jest warta 500 rubli. No to nie przebija. To nawet fajnie, bo udało się praktycznie gościa do zera wycyckać. I pozbyliśmy się kolejnej partii gratów. Prawie 2000 rubli wpada, a co znaczy, że dobiliśmy w tym momencie do 2000... 20 tysięcy, przepraszam, rubli. Nawet 21 tysięcy, więc nasz poziom finansowy, uważam, jest w tym momencie bardzo zadowalający. No dobrze, a tymczasem wsiadamy do samochodu i ruszamy prostą już drogę do Fogielewki. I tutaj się zatrzymamy na wąwóz nieszczęść. Będziecie musieli zaczekać do następnego odcinka na całą tą podróż i oczywiście na to, co spotka nas na miejscu. Zapowiada się to wszystko ciekawie. Tam w ogóle zastanawiam się, jak to będzie wyglądało, czy to będzie kolejny odcinek mapy, bo mamy tam sporo rzeczy do zrobienia, więc myślę, że będzie się działo. Na te fajnie zapowiadające się rzeczy zapraszam Was już oczywiście do następnego odcinka. A na dzisiaj to tyle w takim razie. Dzięki za wszystkie łapki w górę, komentarze i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej!